spotkałem na wycieczce na czarnym stawem grubego pana, to był pański, który był wtedy dyrektorem czytelnika i rozmawialiśmy o dlaczego nie ma polskiej fantastyki. A on powiedział, pan by napisał? Mógłbym, powiedziałem. W kilku tygodniach przyszła umowa, tylko było puste miejsce, napisano astronauci. I po jakimś czasie, po tym jak książka wyszła, jakieś półtora albo dwa lata później, przyszło z NRD, przyszła sugestia, że oni by to chętnie wydali. I rzeczywiście oni to wydali, to była moja pierwsza pozycja w niemieckim języku. Tłumaczył, jak pamiętam, pan Cezar Rymarowicz, dwujęzyczny, dobrze, poprawnie, zresztą książka była taka sobie. No i to był początek mojej, powiedzmy sobie, kariery pisarza tłumaczonego na niemieckie. Potem do tego doszlusował obok Magellana tak zwana Czerwona Utopia, którą oni nazwali dziwacznie Gast im Weltraum, czyli gość w kosmosie. To obłędny tytuł, nie miałem nic do gadania. To była Pachse Byciu nad Wiedemany. Sie werden uns rieren, pan drenuje na środowisko. Po roku on powiada do mnie, wie pan, mieć od razu w Niemczech milion nakładu, to jest coś wspaniałego. No potem zrobił drugi milion, potem zrobił się trzeci milion. Tymczasem w NRD trochę to zastygło. Potem już właściwie wydawali mi coraz bardziej, także w efekcie mający 17 milionów mieszkańców NRD wyszło moich 4 miliony nakładu. Jak podpisywałem, dawałem autografy, to ogonek chętnych zakręcał na ulicy Niego i trzy razy wyrzucali z kolegi faceta, który nie mając tych paru marek, właził z powrotem i usiłował jakoś tak na darmochę dostać książkę i Niemcy jako akuratny naród wyrzucali go. Ja, było nawet przykro, jak ktoś był taki roznamiętniony moim miłośnikiem, że tak się stało. Najlepiej tłumaczyła mnie pani Irntraut Zimmermann, Gruchem Austriaczka, no to była najwyższej klasy. W Niemczech tłumaczył mi także mój rówieśnik, ale zmarły dwa lata temu, pan doktor Stemmler. Doktor Stemmler, potem pani Rozwita Buschmann tłumaczyła w NRD to samo, co tam tłumaczyli zachodni Niemcy. No już nie pamiętam, ale mi się zdaje, że było jeszcze więcej. Aha, jeszcze pan Schumann bardzo dobrze przetłumaczył w NRD wizję lokalną, co nie było łatwe. Jeden błąd zrobił, okropny i strasznie się wstydził. Tłuszcza przetłumaczył jako tłuszcz. Z neologizmami były zawsze tak, że on we mnie przynajmniej wywoływał we mnie neologizm kontekst. To znaczy, ogólna tonacja książki, jak książka była jakąś drwiną, kpiną, satyrą, jak wiadomo, to jest zawsze z reguły pewien objaw bezsilności, kiedy nie można czegoś powiedzieć wprost, tylko się tak jakoś, prawda, parafrazami, albo aluzjami, albo metonimiami, albo jakoś. To jakoś mi to tam samo wychodziło, ale jak pisałem teoretyczne rzeczy, to żeby znaleźć jakiś przykład, to musiałem sięgać do moich książek beletrystycznych, bo tak siedząc na czterech literach, ja niczego nie wymyślę tak nagle, wie pan. To jest w pewnym potoku artykulacyjnym, to się może ukształtować. Lampengeschäft, była olbrzymia ilość lamp. I tam był tak zwany Theater im Palast. Ja miałem tam wystąpić, co mi powiedzieli, pan ma oczywiście w języku odczytać fragment, ani słowa dyskusji, potem pan zejdzie ze sceny i koniec. Oczywiście zgodziłem się, po czym jak przyszedł do czego, stałem już na scenie, powiedziałem tak, drodzy państwo, podobno miałem coś czytać, ale po co mam czytać? Każdy sobie może przeczytać w domu samo. Raczej spokojnie i swobodnie porozmawiajmy. Czekam na pytania. W pierwszym rzędzie siedzieli sami partyjni, Genossen. Oni zrętwieli, ale proszę pana, z głębi sali rozległy się zupełnie rozsądne pytania i bardzo na przyzwoitym poziomie się to odbyło. Nikt nic nie miał do zarzucenia mojemu straszliwemu grzechowi. A potem, pamiętam, zaprosił mnie Gruner na obiad w tym teatrze, w tej restauracji i tam była kaczka
z jabłkami, jestem kurczę pieczony, ja tu w Berlinie jem kaczkę, a tam w Polsce jest stan wojenny, czy to nie jest okropne? Większe kwoty w wschodnich markach zwijałem w rurą i jechałem, jak gdyby było, że muru metrem na stronę zachodnią i nabywałem rozmaite cenne przedmioty. Na przykład jakiś futerko drenowy dla żony i to, zwłaszcza książki. Ja miałem moment krytycznego załamania, jak zobaczyłem w pewnym miejscu jakiś zakąt, że są prześliczny sweter, a obok w innej księgarni był wspaniały, olbrzymi album Hieronima Boscha. Kosztował 190 marek. Dokładnie tyle to sweter. I dusza się we mnie załamała, kupiłem cholera Boscha. No nie ma siły, no trudno. Żałowałem tego trochę sweter, ale Bosch mi stoi dzisiaj na półce. Mój austriacki, ja mam agentów, że tak powiem, jako powiedzmy, że przedstawicielstwa, tak jak się ma, jak jest suwerennym monarchą w różnych państwach, na przykład, że w amerykańska firma, która wydawała, znaczy oficyna Ace Books, wznowiła moją książkę, nie dając o tym w ogóle znaku życia, że tak się dzieje. A ponad tego było po tym, że została zdublowana cena drukowana na okładce. Nigdy takich rzeczy nie miałem ze strony niemieckiej. Znaczy Niemcy byli bardzo akuratni zawsze. Co się należało, to płacili. Brałem tylko jeden raz w życiu udział w frankfurskich targach książki jako zaproszony przez mojego wydawcę. Ogarnęła mnie zgroza. 386 tysięcy nowych tytułów. To przecież miałem uczucie człowieka, który z łyżką wody stoi przed Oceanem Atlantyckim i ma dolać swoją łyżkę do tego oceanu. Ja uciekłem stamtąd, bo po prostu nie mogłem tego, to była ucieczka, rejterada. No bo no jakżeż, wobec czegoś tego, jak mnie zapraszali ponownie, już nigdy więcej nie powiedziałem sobie, nie, to jest okropne. Niedawno dowiedziałem się, sąd, że jeszcze Łużyczanie istnieją, że wydano w Niemczech łużyckie tłumaczenie moich opowiadań. No ale to przekracza granice możliwości, stąd mój wziął się sekretariat, komputeryzacja, modem, faks, skaner, Jezus Maria, Józef. No niestety, ja na szczęście mam starą maszynę do pisania. Ja nie tknę komputera, bo ja nawet nie chcę, ja tylko teorię znam. Pisałem książkę komputera, ale w praktyce ciemna masa zupełnie, nic nie potrafi.